Witam Państwa, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam na informacje prosto z kurortu. Ustecki samorząd planuje przebudować ulicę Kościuszki. Zgodnie z planami będą nowe tereny zielone, a także miejsca parkingowe. Projekt zmian konsultowany jest z mieszkańcami. Koncepcja przebudowy ulicy Kościuszki w Ustce zostanie zaprezentowana mieszkańcom miasta podczas specjalnego spotkania. Odbędzie się ono we wtorek 29 listopada o godzinie 17 w sali 101 Urzędu Miasta. Koncepcja została już zamieszczona na stronie internetowej miasta ustka.pl. Wszyscy mieszkańcy mogą do 2 grudnia zgłosić swoje uwagi i wnioski do tej koncepcji. Swoje sugestie będzie można zgłaszać elektronicznie na adres e-mail biuro@zim.ustka.pl lub pocztą na adres Zarząd Infrastruktury Miejskiej, ulica Dworcowa 1, 76 270 Ustka. Została ona przygotowana przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej i to tam można uwagi zgłaszać, ale zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu, bo powiemy wtedy o koncepcji troszkę więcej, omówimy ją. Państwo będą mogli też zadać pytania, które od razu być może rozwieją Państwa wątpliwości, od razu zgłosić swoje uwagi do tej koncepcji. Według przygotowanej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej koncepcji przebudowy ulicy Kościuszki wstępnie planuje się wycinkę 7 drzew oraz nasadzenie 33 nowych. Wzdłuż drogi po obu stronach między chodnikami i jezdnią powstanie 600 m2 nowych terenów zielonych. Na całym przebudowywanym odcinku zostanie wyznaczonych 40 zgodnych z warunkami technicznymi miejsc parkingowych w układzie równoległym do jezdni. Zimowe biegi wróciły do Ustki. Na nadmorskich trasach odbyły się okręgowe mistrzostwa w biegach przełajowych. Do Ustki przyjechało 186 młodych biegaczy z całego województwa pomorskiego. Uczestnicy zawodów zostali podzieleni na 5 kategorii wiekowych: U14, U16, U18, U20 i U23. Dla nich przygotowano trasy, które wiodły przez wyjątkowo malownicze tereny nadmorskie, leśne i pagórkowate. Pogodę mamy super, taką zimową już, aura jest zimowa, ale naprawdę zapowiada się super bieganie. Myślę, że pogoda nam dopisuje, ilość uczestników również. Usteckie zawody były dla większości biegaczy wstępem do Mistrzostw Polski, które odbędą się w najbliższy weekend. Ustka ma wieloletnie tradycje w organizacji biegów przełajowych. Kilkanaście lat temu organizowano tam biegi noworoczne. Wiele wskazuje na to, że impreza ciesząca się dużym zainteresowaniem powróci. Kilkanaście lat temu cykliczne biegi noworoczne, zawsze w pierwszy weekend stycznia, i patrząc na tą trasę, na ten śnieżek, kojarzy mi się, że to jest w tej chwili bardzo podobna, zbliżona impreza. Także jeżeli ta impreza będzie cieszyła się powodzeniem, dostanie dobrą opinię, to prawdopodobnie wrócimy do tego biegu noworocznego, z którego Ustka słynęła. Biegom w Ustce przyglądali się przedstawiciele władz Pomorskiego Związku Lekkoatletyki. Ustka bowiem ma szansę stać się dużym zapleczem treningowym dla sportowców, między innymi dzięki budowie nowoczesnego stadionu. Mamy w województwie pomorskim bardzo dobrą młodzież, jeśli chodzi o biegi przełajowe. Wielokrotnie wygrywamy w skali kraju, mamy wielu medalistów. Również tutaj w Ustce jest wielka kuźnia talentów. Cieszymy się, że wracamy do Ustki z takimi poważniejszymi zawodami. Myślę, że za rok, kiedy powstanie ten nowoczesny obiekt lekkoatletyczny, to będziemy się często spotykać. Biegi przełajowe nie były jedynym ważnym wydarzeniem związanym ze sportem w miniony weekend w Ustce. W mieście odbył się także okręgowy zjazd nadzwyczajny Pomorskiego Związku Lekkoatletyki związany z wprowadzeniem zmian w statucie organizacji. Ponadto przygotowano konferencję szkoleniową trenerów. Ustka przygotowuje się do nadchodzących świąt. W pierwszy weekend grudnia wystartuje tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy. Zaplanowano także imprezę mikołajkową dla najmłodszych. Tak jak co roku, Ustecki Plac Dąbrowskiego zamieni się w bajkową krainę Świętego Mikołaja. To miejsce jest bowiem areną, na której organizowany jest 9. Ustecki Kiermasz Świąteczny. Impreza zaplanowana została na 2 pierwsze weekendy grudnia. Pierwszy weekend grudnia i drugi weekend grudnia nasi wystawcy, którzy będą mieli dla Państwa coś pod choinkę, wyroby świąteczne, ciasta, będzie można kupić przetwory, miody. Serdecznie Państwa zapraszamy. 3 grudnia zaplanowano także Usteckie Mikołajki dla najmłodszych i nie tylko. Zaplanowano szereg atrakcji. Będą zabawy, animacje i wiele konkursów.
3 grudnia pięściarze z SKB Energa Czarni i niemieckiego okręgu Neubrandenburg zmierzą się na ringu w Ustce. To pierwszy od wielu lat tego typu mecz bokserski w naszym kurorcie. Międzynarodowy mecz bokserski między pięściarzami z Polski i Niemiec odbędzie się w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12. Na ringu zmierzy się w sumie 24 pięściarzy, po 12 z każdej drużyny. Pojedynek zapowiada się bardzo ciekawie. Przygotowujemy się do tego spotkania dosyć solidnie, bo jest to dosyć mocny okręg. Tam będzie występowało wielu obcokrajowców. Zresztą i u nas również wystąpią nasi zawodnicy i z Ukrainy również zawodnicy, którzy u nas trenują na co dzień. Mecz bokserski będzie także okazją do promocji pięściarstwa wśród najmłodszych ustrzczan. Czarni nie wykluczają utworzenia w mieście swojej sekcji. Planowane jest także organizowanie kolejnych wydarzeń związanych z boksem. Myślę, że to jest promocja boksu dla Słupska, dla Ustki, bo chcielibyśmy nawiązać bliższą współpracę właśnie w Ustce i być może też powstałaby szkółka w Ustce. Utworzenie szkółki bokserskiej w Ustce uzależnione jest od liczby chętnych. Wszystkie informacje na ten temat będzie można uzyskać podczas meczu bokserskiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. I tym sportowym zaproszeniem kończymy magazyn ustecki. Z kolejną garścią informacji powrócimy do Państwa za tydzień. Zachęcam do oglądania i do zobaczenia.